swego czasu zrezygnowaliśmy z opłaty, bo mieliśmy w ten sposób zaoszczędzić około 3000 zł. Chciałbym zapytać, że pieniądze, ewentualne przeznaczenie, to zaproponowane przeznaczenie wrócić do tematu monitoringu wobec informacyjnych przy szkole. No dlatego zostały zmniejszone środki na radę, na działalność urzędu. Na radę nie zostały zmniejszone. Pani skarbnik w ogóle w budżecie, pani Jaszko. W budżecie nie zostały. Na poszczególne paragrafy. No, ale nie na radę, tak nie było. Na radzie, na każdym rozdziale jest stosunkowo mniej niż w ubiegłym roku ze względu na obwarowania ustawy o finansach publicznych. Tak, ale to były pieniądze, które miały zostać przeznaczone do opłaty. To sprawozdanie z wykonania budżetu za nasze lata. No i porównam pani Roski, które były w tamtym roku, które nie zaplanowały w tamtym roku. To było dobre w tym momencie. Wtedy była mowa, gdy rozmawiamy z budżetem, że jest zrezygnowane z tych pieniędzy, była mowa, że zrobimy to w trakcie roku, dokona się jakichś zmian w budżecie. Teraz wynika, że po prostu nie ma. One są wydawane na paluszki, na kawę, na herbatę. Pani Wernika robi zaliczkę i bierze za diety. I pieniądze są, one nie są wydawane na coś innego, na wydatki bieżące. To miały być pieniądze, które chcieliśmy, po to właśnie rezygnowaliśmy z tej imprezy, żeby je po prostu przeznaczyć na konkretny cel. No wtedy jeszcze nie określiliśmy, jak to będzie cel. Uznaliśmy, że to zostanie określone później. Ale to chyba absolutnie nie może być tak, że te pieniądze się rozejdą na jakieś. Ale co, to podejmowali Państwo uchwałę, że się rozejdą te pieniądze? Ani górni zarzucili, nie wiem, przesuną dane środki w Radzie, ani uchwały nie było, więc one są. Uchwalone. No, to pyta, ale że zostały okrojone, wiadomo, no to nie wiem. I chciałem zaproponować, żeby czy proponuję, żeby to nie. Panie Wojku, chciałbym wyświetlić uchwały. Jeszcze informacje o budżecie, sprawdzimy dokładnie. Za półrocze zobaczymy, jak wychodzi sfera dochodów. No to nie jest kwestia, żeby wydatkować to, co się ma zaplanowane, ale żeby na te sprawdzimy dokładnie i uchwały. Zabezpieczenie w dochodach, jeżeli nie ma. Tak jakbyśmy chcieli inaczej gospodarować i trzeba oszczędzać na wydatkach bieżących, bo jeżeli nie zamkniemy roku budżetowego 2012 w odpowiednich wskaźnikach, to będzie problem w roku 2014, że nie uchwalimy budżetu w ogóle, jeżeli nie zmienią tych wskaźników, wówczas wskaźniki nic nikomu nie mówią, ale nam tu mówią, no bo jak działać tak, jeszcze tak nie może być, bo naprawdę po raz kolejny się ośmieszamy. Cały czas się ośmieszamy.